Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Węglarczyk o serialach, który zmieni tytuł niedługo. Wysłałem Ci, Piotrek, propozycję. Widziałem. Na jaki? Jaśmina super. Marczewska, Piotr Markiewicz. Tylko twoje nazwisko w tym tytule. To dzień dobry. Nie możemy zdradzać, mamy pomysł. Czy to będzie po prostu podcast Węglarczyk? Tak, to dokładnie, dokładnie dobrze to ujęłaś. Jest to wydanie newsowe naszego podcastu, gdyż następne wydanie... Nic nie obejrzałeś i chcesz poczytać? Nie, właśnie chciałem wam powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy obejrzałem. Zwiastun Hołkaja z Piotrem Adamczykiem? Nie, właśnie w ogóle kompletnie nieprawda. Bardzo dużo rzeczy obejrzałem. Został skrzywdzony ostatnio Marvelem, to widzisz, nie wyrywa się. O to chodzi. O. Po pierwsze, chciałem wam z newsów powiedzieć ważnych. O, na Kanał Plus pojawił się jeden z najlepszych polskich filmów. Mój ulubiony w pierwszy... W nocy dzisiaj nie zaśnie nikt. Czy to nie. Jest Netflix? To jest Netflix. Sorry, myślałem, że Kanał Plus. Ale to fajnie, że pamiętałeś tytuł, bo ja tego tytułu nie jestem w stanie zapamiętać. Nie wiem, czy tego drugiego nie jestem ale w stanie. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Tak się nazywa? Ten drugi. Bo ten pierwszy to myśmy nazwali, z Piotrkiem Melechem nazwaliśmy? Coś tam w lesie. Tak. To taki daliśmy mu tytuł. Uważam, że jest będzie bardzo sequel. Bardzo, bo bardzo się precyzyjny. Tak. A co, nie bawiliście się dobrze na nim? Świetnie. To był doskonały ja absolutnie. Ja też obejrzę. My się śmiejemy z wszystkiego, z rzeczy, które nie lubimy i te, które lubimy. Po prostu jak o czymś nie mówimy, to znaczy, że... Ale bardzo mi się podoba to, że Bartek uznał, że to jest newsowe wydanie naszego podcastu, który się ukaże za 2 dni od nagrania. I nie mówmy też, z którego dnia jest ten news. Tak. Chciałem powiedzieć, że na Kanał Plus ukazał się pierwszy polski western. Czyli Wilcze Echa. Nie. Prawo i Pięść. A. Wspaniały, cudowny, genialny film, który można sobie teraz obejrzeć, polecam. Cudownie, chyba jest na YouTubie Gustaw od lat. Holubek. Jest na YouTubie? Tak mi się wydaje, że od lat jest na YouTubie dostępny z kadru albo z czegoś takiego. Ale na Kanał Plus jest remasterowany. Ja wiem, że jakość 4K? Jest twoim znaczy, bogiem. Tak, jak mam do wyboru widzieć coś w połowie albo widzieć coś ja całe, wiem, że Gustaw to wolę. Holubek w 4K to nie jest Gustaw to nie Holubek jest 4K. W 400, nie wiem, 80. 20. To nie jest 4K. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. A co to jest, jak nie 4K? Nie, to jest remasterowane, to jest 2K, no, tak na oko. Okay. Ale 4K to daleko do tego. Jest na YouTubie, ale takie, że ktoś chyba medalniczką kręcił z telewizora. No właśnie, no właśnie. Więc jednak polecam obejrzenie. Prawdopodobnie jest to jednak nielegalne źródło z koło. No domyśliłem się, że jeżeli ktoś nie, ma tylko awatar. Nie, naprawdę nie ma z jakiegoś studia filmowego polskiego wersji, bo mam wrażenie, że... Taka, przepraszam Bartek, że ciągle próbuję zdeprecjonować swojego newsa, bo nie, mam nie, nadzieję, że wiesz, sobie ale sprawę. Zaczynam przywykać po 5 latach wspólnej pracy, zaczynam przywykać. To jest, chciałem jedną rzecz powiedzieć. Drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, na HBO z kolei pojawił się fantastyczny brytyjski serial, który widziałem na płycie, a teraz się pojawił u nas, można sobie streamować. Nazywa się Liar, czyli kłamca. Gra tam główną rolę dziewczyna, która się nazywa Joanne Froggatt i na pewno ją kojarzycie nie z nazwiska, ale z roli grała w Downton Abbey, taką główną szefową służących. Nie? Nie, ja czekam, jest taki, że nie oglądałam Downton Abbey, ale okej. Okay. Ja czekam, aż będę mógł powiedzieć o Lucyferze. Co to by się stało? Ty oglądasz Lucyfera? No ba! Opowiadam regularnie o tym, ale jest jedyną osobą, która ogląda Lucyfera. Ale teraz pojawił się właśnie szósty, nie jest jedyną osobą, sezon. Dlatego właśnie ciągle jest jedną dokręcają z dwóch osób, które kolejne oglądają. Ostatnie sezony, rozumiesz? Specjalnie dla Piotrka. Nie, tym razem ostatni. Chciałem tylko powiedzieć, że, że Liar jest fantastycznym. Dwa sezony. Ma dwa odcinki. Dwa sezony. Świetny, kryminalna historia. Nie będę opowiadał jaka, ale... Ale jakiś zaczątek fabuły? Zaczątek fabuły jest taki, że dziewczyna umawia się na randkę z facetem i oskarża go o gwałt. Ale potem się dzieją straszne różne rzeczy. Niech zgadnę. Tytułowym kłamcą jest ona. A nie, tego nie powiem. Po angielsku jest tak, że to się okazuje dopiero liar w drugim może sezonie. Być zarówno on, jak i ona i to się okazuje potem i nie będę nic zdradzał, ale naprawdę się potem robi bardzo, bardzo ciekawie. Polecam. Liar. Okay. To tyle z newsów? Teraz możesz, nie, bo jeszcze mam, jeszcze mam jednego fantastycznego newsa. No to tak newsa, trójeczka. Ale... No właśnie, kategorii news, 3/10. No nie. Nie, że były dwa, teraz trzeci newsik. Parę tygodni temu, rozmawiając o serialu, o moim kochanym serialu Line of Duty, powiedziałem, że twórcy Line of Duty zrobili nowy serial, który się w tej chwili zaczyna w Wielkiej Brytanii na ITV. Nazywa się Vigil i opowiada o morderstwie popełnionym na brytyjskim nuklearnym okręcie podwodnym. On ginie marynarz, ustalają, że został zamordowany. Jest śledztwo, się toczy. Na okręcie, który pełni służbę na morzu, nie może wrócić do portu, bo pełni służbę. No i
śledztwo się toczy. I wyobraźcie sobie, że ktoś napisał, jeden z naszych słuchaczy, napisał do mnie, bo ja powiedziałem, że będę czekał, aż na płycie to wyjdzie. Ale jeden z naszych słuchaczy napisał do mnie, że na kanale, który się nazywa Kanał Plus Seriale, ten serial leci równolegle z premierami w Wielkiej Brytanii. Można sobie oglądać. Ja nie wiedziałem w ogóle, że Kanał Plus ma taką umowę, że na bieżąco pokazuje produkcje brytyjskie z ITV, ale w każdym razie wczoraj na Kanał Plus Seriale ten poleciały dwa pierwsze odcinki, bo w Wielkiej Brytanii też dwa pierwsze odcinki od razu poleciały. 2 z 6. Fenomenalnie się to ogląda. Muszę ale powiedzieć... czekaj, bo On Demand to oglądałeś? Czy nie, na kanale oglądałem telewizję. Telewizję. O 10 był pierwszy odcinek, o 11 był drugi. A najfajniejsze było, jak Karolina mówi, przewin te reklamy. A ja mówię, to jest telewizja. Nie mogę nic przewinąć. Musimy poczekać. No takie autopromocyjne. Więc okazało się, że nie można przewinąć, człowiek się odzwyczaja. Więc musieliśmy grzecznie poczekać, aż te autopromocje się skończą. Natomiast słuchajcie, no sam pomysł, ja uwielbiam takie w zamkniętym pomieszczeniu. Wiadomo, że to ktoś z tego okrętu, no ale nie wiadomo kto. Jest pani policjantka. Bardzo klasyczny model. Bardzo taki, tak, klasyczny model. Co tydzień będziesz oglądał? Tak. Oczywiście. Z 6 odcinków, no jeszcze 4 mi zostały. Ale tak, że będzie, że będziesz siedział, tak, siadał przed telewizorem. Bo ja nie wytrzymam, poczekać, żeby wszystkie... Tak, no tak, tak, tak. Ja pamiętam, kiedy ostatnio doznałam czegoś takiego, żeby siadać i oglądać w telewizji. Tak, to jest niezwykłe przeżycie. Wrażenie teraz. No, ale nie mieliśmy to na HBO, no tak, no, ale ten Mare of Easttown tak było przecież. No ale na tak? HBO Go to się oglądało, a nie i wtedy, kiedy chcesz. Tak, i to jest prawda, że nie możesz zatrzymać, nie możesz, wiesz, to no. Się... I tak, wiesz... Tu chcesz sobie kawę zrobić, to się zaczyna i tak masz ochotę, okej, to zatrzymam, no, zrobię sobie kawę, a tutaj moja się nie da. Bo ostatnio też oglądałem coś w telewizji. Prawie mnie... A to oglądasz wiadomości TVP? Nie, to też oglądam programy codziennie kulinarne. Akurat. Jamie Oliver, i ostatnio programy Kuchnia kulinarne. TV. Nie, ale ostatnio leciał, uwaga, Avengers Endgame. I ona tak na mnie spojrzała i ty masz to na Blu-rayu. Dlaczego siedzimy i właśnie w telewizorze oglądasz z reklamami, bo z leci. Polskim lektorem, a no bo leci. Ale ja to doskonale rozumiem. Ja też mam, co z tego, że mam na płycie, leci coś, to się ogląda. Ale po prostu, był w tym pewien czar, przyznajcie, takim tym narzuceniu, że leci i tyle, no i dostosowujesz się. To znaczy, wiesz, ale to jest taki czar, jak nie musisz tego robić. Oczywiście, wiesz, masz wybór, tak, ale to jakby na przykład dla mnie to jest teraz ciekawe bardzo. Znaczy, bo ja na przykład pamiętam, jak byłem mały i leciały w sobotę wieczorem o 20 na TVP, leciał amerykański zawsze jakiś film. I wiecie, no jak człowiek był mały, trzeba było się kłaść spać wcześniej, więc zawsze była umowa z mamą taka, że jak to się zaczyna o 20 po dzienniku telewizyjnym, to może obejrzeć, ale jak się zaczyna później, to już nie możesz obejrzeć. No i problem się zaczynał, jak na przykład były awarie i tam było cały czas, leciał na przykład jakiś występ zespołu Mazowsze i tam lektor się, Jan Suzin się pojawiał co 10 minut, mówił, szanowni państwo, wciąż czekamy, aż zacznie się film, ale już za chwilę się zacznie. No i tak o 21 mama mówiła, do łóżka spać. I słuchajcie, najgorsze było, jak miała lecieć Wielka Ucieczka ze Steve'em McQueenem. Jeden z moich ukochanych absolutnie filmów, którego wtedy nie widziałem jeszcze, ale mama mi powiedziała, że muszę koniecznie obejrzeć, bo to jest świetny film. A potem kazałaś spać? Bo moja mama była zakochana w Steve'ie McQueenie. I nie, bo jeszcze gorzej. Przemawiał Edward Gierek. I przemawiał. I o 21. A powiedziała, sorry, ale przemawia. O, nie wiadomo, kiedy będzie film. Tak zostałem antykomunistą. Ale mama mi potem powiedziała następnego dnia. Jak się kończy? Nie, najpierw mi powiedziała, że filmu nie było w ogóle, bo nie chciałem przykrości robić. Ale lata później mi powiedziała, że poleciał o 21.30 się zaczął. No jejku, ale to kochana, że przynajmniej nie chciała ci serca tak, łamać. To prawda. I no. Dlatego właśnie mam filmy na płytach i mogę sobie oglądać, kiedy chcę. Dziękuję bardzo. To wszystko wypływa z tej traumy i z tego Gierka. Natomiast absolutnie. Natomiast słuchajcie, ten Vigil na Kanał Plus seriale bardzo polecam. Bardzo, bardzo fajny serial. Opowiadałem wam kiedyś, jak spałem w obskurnym hotelu w Hawanie. Bardzo możliwe, że opowiadałeś mi to w sobotę. Znaczy, mogłeś opowiadać, widocznie to była nieciekawa historia i zapomnieliśmy ją już. Więc nie wiem, czy powinieneś opowiadać byłem teraz. Z kolegą Kamilem Rutkowskim, który to czasami bardzo wpada. Mnie cieszy ta wymiana tutaj. Byłem kiedyś... pocisku połączony z totalną. Słuchaj, poziom wysoki podcastów w Onecie zapewnia stan po burzy. My dołujemy. Zaproponowaliśmy ostatnio, żeby był spin-off. W sensie, żeby, nie Mariasz, Remix, żeby po prostu oni kiedyś zaczęli, przyszli do nas. Tak, żeby cross. Crossover, my pójdziemy do stanu po burze, oni przyjdą do naszego. A myślisz, że Stanki ogląda jakieś seriale? Nie, w sensie, ale, to, nie ale to tym bardziej ale będzie świetne. Ale polską polityką, ale powie coś poważnym głosem, na poważnie, w związku z tym nie, będzie wyglądało, nas to wezmą więcej plotek o których niż my. To jest bardzo możliwe, niestety.
ale z kolegą Kamilem Rutkowskim, który tu czasami bywa, byliśmy kiedyś, mieliśmy genialny pomysł, żeby polecieć na Kubę na Sylwestra. No i tak zrobiliśmy. No i będąc tam, zatrzymaliśmy się... Jak na Kubę i mi nie dali wizy. Zatrzymaliśmy się w Hawanie na 2 dni. Byłeś kolegą. I tam spaliśmy w hotelu, który był straszny, bo stwierdziliśmy, że na trzeźwo tego nie zniesiemy, bo cały pokój był wyłożony taką ceratą, taką obskurną ceratą. Pościel była też z ceraty i był malutki telewizor. To się jeszcze jeszcze kineskopowy. No to stwierdziliśmy, dobra, w miasto wrócimy, będzie już tam wszystko jedno, pójdziemy po prostu spać. Że tak było, wróciliśmy, odpalamy ten telewizor kineskopowy, tak, na kanale pierwszym przemówienie Maduro, na kanale drugim przemówienie Maduro, na kanale trzecim, uwaga, amerykański program o ludziach, którzy mieszkają gdzieś na jakichś bagnach, o rednekach mieszkających na bagnach, którzy rozkminiają, że jeden z nich popełnił grzech ciężki, to znaczy pocałował dziewczynę. I to był cały odcinek o tym. Na kanale czwartym Maduro i na kanale piątym Maduro. Więc nie było to najlepsze przeżycie, jakie mieliśmy. A co, wybraliście Maduro? Nie, obejrzeliśmy... Dalej tego z czwartego kanału. To był z innego ujęcia. Obejrzeliśmy 3 odcinki tego programu o rednekach, bo był świetny, bo oni mieszkali realnie na bagnach. Mi się kiedyś trafiło nocować w Niemczech i też wieczorem włączyłam sobie telewizor i trafiłam na Sherlocka z niemieckim dubbingiem. I przyznam, że wyłączyłam, po jak powiedział halt. To jest zbrodnia dubbingować Cumberbatcha, więc... Ja kiedyś jechałem z Kairu nad morze autobusem egipskim i w autobusie ktoś poprosił, byli sami zagraniczni turyści w autobusie, sami nie było, że Egipcjanin był jeden, to był kierowca autobusu. I ktoś go poprosił po angielsku, żeby puścił jakiś film, bo miał telewizor i miał odtwarzacz DVD i puszczał filmy. I ktoś go poprosił, żeby puścił jakiś film, jechaliśmy w nocy, było nudno. I on puścił egipską operę mydlaną. Świetnie. Nie chcieliście wejść. Po 5 minutach zaczęło się takie, że może byśmy jednak coś puścili, coś innego. Ale potem wkręta. I on powiedział, ale ja to lubię. No i słusznie. Szachmat. I to był szachmat. Słuchajcie, cały autobus, jechaliśmy ze 4 godziny, oglądaliśmy egipską operę mydlaną, która polegała na tym, że pan z panią rozmawiał cały czas. Nawet nie było takiej muzyki dramatycznej. Jest bardzo wiele filmów, które polegają na tym, że pan z panią rozmawia, są całkiem wybitne. Ale żeby się tam, żeby jakoś muzyka ci na przykład kierowała, że teraz jest coś śmiesznego, albo że teraz jest coś dramatycznego. A to nie było napisów? Nie. To jest kluczowa informacja w tym wszystkim. To była egipska opera mydlana, którą oglądał. Okazało się, że to komedia. I ten kierowca, to było najfajniejsze. A to w ogóle wybitne dzieło tamtejszej kinematografii. Wszyscy się bardzo baliśmy, gdyż ten kierowca miał telewizor nad swoim prawym ramieniem. I oglądał. I on cały czas tak oglądał na ten telewizor, się tak patrzył i tak przed siebie i patrzył, a noc była, a tam wiecie, że oświetlonych dróg na pustyni jest mało, więc trochę się baliśmy. Wolał nie widzieć. Mnie się kiedyś zdarzyło wsiąść do taksówki, ale takiej nielegalnej taksówki w Warszawie i jak wsiadłam, to pan na swoim małym monitorku miał jakiś kanał pornograficzny. Mówi, o, tutaj taką panią mam. I my tak... Ale kanał pornograficzny? Proszę bardzo. No jakiś taki miał kanał pornograficzny. Ale nie wiem, czy pan chyba coś tam leciało takiego. No przyznam, że nie przyglądałam się jakoś super intensywnie, bo tak było mi niezręcznie, ale... A to było ciekawe, czy po naziemnej czy satelita? Już teraz nie wspomnę, to parę lat temu, ale jakaś tam naga pani była w każdym razie. Też trochę się bałam jechać. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Stanach i przyjechałem kiedyś do Warszawy i nie mogłem spać w nocy, bo różnica czasu mnie dobijała. I wstałem w środku nocy w nieswoim mieszkaniu, włączyłem telewizor w kuchni i działał jeden kanał tylko. No, to jeszcze były te Maduro. Czasy, kiedy nie było 24-godzinnych kanałów. I na tym kanale 2 czy 3 panie w bieliźnie w łóżku siedziały i rozmawiały z sobą. I ktoś mi powiedział, że to była bardzo sławna rzecz w Polsce. Świetny kontent. Naprawdę, to był jakiś bardzo znany program i bardzo dużo ludzi to oglądało. I one, to polski program był. I one między sobą gadały, siedząc w łóżku. Ja nie pamiętam takiego. A ja siedziałem w kuchni. Ja pamiętam, bo jedna z tych o czym gadały? Pań studiowała. Nie pamiętam tego. Tak było. Ale naprawdę był taki ale program. Ale piękna jest ta sekcja wspominkowa, która teraz się rozgrywa. Naprawdę absolutnie. Ja chciałem powiedzieć, że ja newsy sprzedałem jednak. Jak chcecie, mogę wam opowiedzieć, co się dzieje w połowie 18 sezonu NCIS, bo jestem właśnie w połowie. Po 18 sezonu NCIS. Jestem po 9 odcinkach. Ja nie wiem, jak to się dzieje, Bartek. 18 sezonu NCIS. Są problemy z Gibsem. Po godzinie? 40 minut. Potem a ile są jest odcinków w tym sezonie? Jest krótszy sezon ze względu na epidemię. Jest tylko 20. Jest tylko 16. Normalnie jest 24. A teraz jest 16, jestem po 9 odcinkach, dzieją się złe rzeczy z Gibsem, jest pewien problem, mogę opowiedzieć szczegółowo, jak chcecie. Z jakim Gibsem?
Główny bohater nazywa się Jethro Gibbs. Nie PS, tylko BPS. Ja myślałam, że jest Gibbsem, że w sensie jakaś, nie wiem, sypie się jakaś tatua. Jedna z najfajniejszych postaci w amerykańskiej telewizji. Okej. No to ominęło mnie, jak widać, niestety. Dzieją się złe rzeczy. Mogę opowiedzieć, chcecie? Nie. Nie, bo na pewno kiedyś obejrzymy. Na pewno, nie będziemy spoilerować. No, tak, ale... Dojdziemy do 18 serii, nie, Bartek nam już wszystko sprzedał. Kiedyś mnie tak chciałem powiedzieć, zainspirowałeś, że bardzo liczę, że ktoś z państwa przyzna się, że ogląda NCIS na bieżąco, to znaczy przynajmniej ja nie oglądam na bieżąco, i ktoś z państwa obejrzał 18 sezonów NCIS. A wiecie co, ja tak zainspirował mnie Bartek i jakiś czas temu zauważyłam, że na Prime są wszystkie sezony Buffy po strach wampirów. A ja kochałam tę serię. Ja cię zainspirowałem oglądaniem Buffy? To jest? Oglądanie, poczekaj, no właśnie sęk w tym, że jak miałam jakieś, nie wiem, z 8 lat albo coś takiego, to w ogóle wydawało mi się, że ta główna aktorka jest najpiękniejsza i to jest taki super serial. Sarah Michelle Gellar. No, Sarah Michelle Gellar oczywiście i tak dalej. I bardzo tak sobie stwierdziłam, że ja sobie tak nigdy właściwie nie obejrzałam tego w całości. No to może teraz sobie tak będę włączała do obiadu. I w momencie, jak podjęłam tę decyzję i byłam w połowie drugiego sezonu, to Prime zdjął ten serial ze swojej oferty. Rozmawialiśmy ostatnio, że ja nie kupię sobie płyt Buffy, naprawdę ścigałem się nie. Z Prime'em, żeby obejrzeć Synów Anarchii. A kto robił Buffy? No, Joss Whedon. Czyli ja reżyser pierwszych Avengersów. O, i Koszmaru, tak? Dziękuję, Jaśmina, że potwierdzasz, że trzeba mieć seriale na płytach. No trochę tak, tylko widzisz, że ja nie kupię sobie Buffy, bo to jednak jest, jakby to jest urocze oglądanie takiej ramotki nightisowej, ale no, obejrzałabym do końca. Teraz tak zostałam znowu w połowie tego drugiego sezonu. Ja nie mam, przyznam się szczerze, że to jest jeden z tych seriali, których nie oglądam. No bo to było, ja myślę, że to były, wiesz, takie dziewczyńskie klimaty, jak Czarodziejka z Księżyca, tylko lewy wyżej. Ale tam byli, bo tam też było paru panów, którzy zrobili... A czemu mam na nią czekać? Bo Netflix robi. Zrobił. Nie da się oglądać. Nie? Włączyłam. To nie to samo? Już wolę oglądać te urywki po angielsku na YouTubie. Z oryginalnego serialu. Przepraszam, Bartku, przerwaliśmy ci. Nie, chciałem tylko powiedzieć, już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, natomiast... Dobra, Jaśmina. Chciałem powiedzieć, że zanim tu przyszedłem, oglądałem pierwszy odcinek serialu na Netflixie, który się nazywa Sophie, morderstwo w West Cork. I zobacz, co Bartek robi w pracy. Nagrywaliśmy jeszcze jeden odcinek kilka godzin temu. No. W międzyczasie zdążył jeszcze obejrzeć serial, pewnie z 45 do 50 minut. A szukali go współpracownicy. Nic nie mówię, ale pojawiały się osoby, które pytały, gdzie jest Bartek, a Bartek gdzieś się czaił z tym serialem. Bartek siedział zamknięty na korytarzu na klatce schodowej i oglądał serial. Jeździł windą. I nie, bo windzie słabo odbiera Netflix. Ale to można pobrać odcinki. Świetnie. A wiecie, że na Netflixie pojawiła się opcja, że automatycznie ściąga i tylko kolejne odcinki zasysa, nie, jak się ogląda. Nie. Ściąga tak całe zrobiło. Rzeczy. Mówisz mu, ile chcesz powierzchni na telefonie tak. na to przeznaczyć. Tak, to i on sam odcinki. Wybiera, co chce ci, nie kolejne odcinki, tylko całość jakichś filmy albo seriale. Problem polega na tym, że nie ściąga ich z listy, tylko ściąga je tak, jak on uważa, że ty chcesz obejrzeć. No i co na przykład ci ściągnął? No, Panie, na łóżku. Ściągnął jakieś seriale, których właśnie, filmy, których właśnie nie chciałem oglądać, natomiast chciałem obejrzeć Sophie, morderstwo w West Cork. A czemu chciałeś obejrzeć Sophie, morderstwo w West Cork? Gdyż jest to trzyodcinkowy serial dokumentalny, który, słuchajcie, opowiada o pierwszym od 100 lat morderstwie w hrabstwie West Cork w Irlandii. To jest na samym południowo-wschodnim Cyplu Irlandii, gdzie od 100 lat policja nie miała śledztwa w sprawie żadnego morderstwa, a jak już ktoś miała... Ktoś się zlitował wreszcie. Ktoś się zlitował. Jak się już miała, to się działo w 96 roku, to zamordowano przepiękną panią z Francji, francuskę, żonę bardzo znanego producenta filmowego francuskiego, która kupiła sobie dom w Irlandii, ponieważ chciała pobyć sama. I tak chciała pobyć sama, że ją zamordowano. I sprawa, słuchajcie, ja oczywiście o niej nie słyszałem, ale jak zacząłem czytać, ponieważ jak wiadomo lubię spoilery, więc przeczytałem sobie wszystko już o tym morderstwie, zanim się pierwszy odcinek skończył. I okazuje się, że to była super głośna historia. Włączył się w to prezydent Francji ówczesny, premier Irlandii. Była wielka afera z tego powodu międzynarodowa i śledztwo było niezwykle skomplikowane. I nie będę mówił, jak się skończy, bo jednak pewnie ktoś by chciał obejrzeć i doczekać do końca, natomiast kończy się film, są trzy odcinki i trzeci odcinek kończy się teraz, ponieważ cała ta sprawa się ciągnie do dzisiaj. Od 96 roku. Naprawdę niesamowita historia.
Jeszcze a propos funkcji Netflixa, to jak już ustaliliśmy... Mógłbyś jakoś podsumować to, co powiedziałem. Świetnie, obejrzę. O, super, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mój Netflix pobrał to i na mój telefon. To przyspieszenie, które jest na komórkach. Ostatnio zauważyłem, że zrezygnowałem właśnie... Czy jest za wolne? Nie, z oglądania na telewizorze, bo na telewizorze nie ma tej opcji oglądania 1.25, tak, bo na przykład bardzo chciałbym, albo nawet w prędkości półtora, bo bardzo chciałbym, bo jestem ciekawy, jak się skończy Into the Night, drugi sezon. Zacząłem go oglądać. Ale nie zniesiesz tego w normalnym tempie, ale nie zniosę tego w normalnym tempie, więc przerzuciłem się i zacząłem oglądać na telefonie po prostu. Czy on się zaczyna od... Bo ja już nie wiedziałem, że nie wiedziałem, że ten drugi sezon ale już jest. Ale dobrze, jeśli pierwszy? Tak. Tak. Dzielni. Tak. Mały spoiler, że będzie, że na końcu pojawia się Szyc. Ale na 1.25. Na prędkości 1.25. Na końcu pierwszego sezonu pojawia się Borys Szyc w ostatniej scenie. Mały spoiler, nie powiemy, co robi, ale jest. Ale pojawia się. I on jest potem w drugim sezonie? Jest. Jest, inni Polacy są, czy tylko jest Borys Szyc? Są, ale nie mogę za dużo mówić, bo tam grozi spoilerami. Piotr Adamczyk, no to wiadomo, to musi być. To Piotr Adamczyk w Hołkaju, come on. Ale wiesz, że wypatrzył go Piotr, nie wypatrzyłeś go. Ja też wypatrzyłam, po brodzie poznałam. Ale jakżeście go poznali? Przecież tam jest pół sekundy w tym... O Jezu, a nie analizujesz klatka po klatce każdego zwiastunu Marvela? No błagam. Nie, no da się. Jest zauważalny. Tu jest, zaznaczyłem się czerwonym kółkiem. Co masz to znaczy? Ale to jest zaznaczone przez ciebie. Piotr Adamczyk w scenie. No ale jest Piotr Adamczyk, no i pięknie. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. To dobrze zaznaczyłeś, ale jak ty poznajesz, że to jest on w ogóle? Bo on to może masz być... Masz twarz Piotra Adamczyka? Bo pojawia się tak w dwóch albo trzech scenach. No bo ledwo człowiek zgoli włosy i już... Ale on już tak występował. A wiesz, jak ktoś... Ja wrzuciłem ten... wrzuciłem nasz artykuł o tym trailerze i napisałem, że tam Piotr Adamczyk w trailerze ktoś podsumował, jak to papież strzela do Hukaja? Do naszego Hukaja? Nasz papież albo naszego... Chopin. Albo Chopin. To opiecie... Ale on już miał w którymś filmie takie włosy w tej wersji. Tak. Uwagi chyba. Tak. Dlatego nie jest to takie dziwne. Tak, tak, tak. No. Dlatego go rozpoznałem. Dlatego właśnie. Inaczej bym nie dał rady. Co oglądacie poza tym? Ja obejrzałem Lucyfera. Szósty, ostatni sezon. To się gotowało w Piotrku. Lucyfer! Tak, bo... Ale już jest cały sezon? Jest cały sezon. A to nie jest tak po połowie dają? Nie, 10 odcinków. Ty myślisz, że co ja robiłem w poniedziałek. Absolutnie nie mam pojęcia i nawet nie jestem ciekawa. Jaśmina, siedzieliśmy bardzo długo w poniedziałek z Jaśminą i dyskutowaliśmy, co Piotrek może robić w poniedziałek, bo głęboka analiza następowała. Tak. Wiedziałem. Dres, tak było. Lucyfer, było dobrze. A miałeś rację z tym dresem, widzisz? Z jakim dresem? Że w dresie. A, no tak, bo on wygląda z na faceta w dresie. Nie ma tak Bartek, który wchodzi w klimat. Bardzo, nie nadążam, przepraszam, nie nadążam. Jest dokładnie taki sam, jak wszystkie poprzednie części, to znaczy nic się tam nie trzyma kupy, wszystko jest potraktowane z dużym przymrużeniem oka, ma to mniej niż mały sens, co się dzieje w tym serialu, ale człowiek bawi się świetnie. Ale to wiemy, że ty się świetnie bawisz na rzeczach, które nie mają sensu. No tak, dlatego ten serial nawet jest idealny na mnie. Tym coś tam i legendzie 10 pierścieni przyłapałem się na tym. Uśmiechałeś się. Jak się uśmiechał parę razy, widziałem. Kilka żartów mi się podobało, tak. No właśnie. Jedna. Ale chciałem powiedzieć, że Shang-Chi kolejny weekend bije rekordy w Stanach. 180 milionów dolarów przekręcił już. A nie, to my wiemy, nie, że my się wiemy. To nie jest. Proszę cię, to nie jest. My nie kryjemy tego. Ale wiecie, że w ogóle my jesteśmy prawdopodobnie jedyną dwójką ludzi na świecie, czwórką no ludzi, właśnie. Która wyszła z kina. No właśnie, bo wiecie, że ja chwilę po tym, jak wysłuchałam, Bartku, ostatnio twojej relacji z Shang-Chi czy whatever. Coś tam i legenda 10 pierścieni. Tak, z nadmiaru pierścieni w każdym razie, to dostałam tego samego wieczoru wiadomość od znajomego, który był w kinie i napisał, że super. No i tak miałam taki lekki dysonans. Okej, nasi słuchacze, nasi widzowie też napisali, że miło się słuchało, że ktoś ma zupełnie inne zdanie i to szanujemy, bo... A to ładnie, tak, to rzadko się zdarza taka dysonans. Tak, w ogóle akurat chciałbym powiedzieć, że nasi widzowie i nasi słuchacze są bardzo fajnymi ludźmi. To znaczy nie wchodzą na tony... Oj, bogaty wyglądaczek, weź idź, spadaj, bo mnie to nigdy nie piszą, bo ja tu jestem drugoplanowy. Prawda, czytałam komentarze i starzałam no właśnie, się o tobie. Tak, tak. Znaczy, wiesz, to Piotrek moim zdaniem sam pisze, ale tak. W sumie ma wtyki w social media. Ma wtyki w social media, dokładnie. Prawda. Ale nie, a propos Lucyfera... Raczej państwo piszą o moich dokonaniach kulinarnych. Ale w komentarzach pod YouTubem?
No, że powinienem tak, robić Piotrek o gotowaniu. Poświęcił jeden z niedawnych podcastów prawie w całości na opowiadanie o tym, co gotuje. Czyli to nie tylko na Instagramie się Niestety stało? Niestety nie. Boże, biedna Patrycja. Mm. Ona akurat jest beneficjentką tej zmiany. A propos Lucyfera, to dlatego ona tak chętnie przynosi jedzenie do pracy, bo ona po prostu i próbuje mojemu się pozbyć. Nie musi być większy przemiał. W sensie, na ile można? Dwa dni jeść to samo? A robisz duże ilości od razu. No tak, jeszcze mi zostało pół tacy ratatouille. Z zeszłego tygodnia. Nie, z wczoraj. A babeczki ci zostały? Nie. Babeczki też zostały mi na następny dzień, ale to wczoraj je dojadłem. Czyli ci nie zostały? Oglądając Lucyfera. Babeczki mascarpone. Widziałam. Czy Lucyfer się kończy już jest koniec? Tak, jest do widzenia? Koniec, jest. A czy on tak, wraca że... do piekła? Nie oglądałam nie żadnego powiedzieć, sezonu. Nie spoilerujemy. Nie mogę powiedzieć, ja co się dzieje z nim, już, z policjantką. No właśnie, nie. Ale a propos, robimy specjalne a propos... spoilerowe odcinki. Tak. A to tak, szacunek. W każdym razie nie pana, oglądałaś? A propos pana Toma Alisa. A który jest twój ulubiony nasz spoilerowy odcinek? Wasz spoilerowy odcinek? Nie oglądałam. Bo ja nie lubię spoilerów, więc jakby zawsze zakładam, że jak coś polecacie, to prędzej czy później po to sięgnę, bo warto, więc nie spoiluję sobie. O, jak w każdym razie Tom Alice śpiewa, Tom Alice gra na pianinie. Tom Alice, klasycznie. Tak. W każdym razie Tom Alice, nie wiem, czy pewnie nie pamiętacie, ale dawno temu opowiadałam wam o takim brytyjskim serialu Miranda, który ja bardzo kochałam, komediowym, o dziewczynie, która jest niestandardowej urody, że tak powiem, bo jest wysoka, dość przy kości matka i szuka faceta i ona właśnie podkochiwała się w swoim przyjacielu, właścicielu restauracji, którego grał Tom Ellis lata temu. O. I był przecudowny w tamtej roli. A gra Lucyfera? Tak. Tak. Okay. I on tam był przewdzięczny i przewspaniały, naprawdę miał super chemię i w ogóle ogromnie taki, wiecie, fajny komediowy talent, bo w tym Lucyferze ja oglądałam pierwszy sezon i on tam momentami był dla mnie jednak... Przerysowany. No. A to potem idzie jeszcze dalej. No, wiesz, więc jakby... Poczekaj nie będę, serii, chyba nie wrócę, pojawia się wiesz? Ewa. Nie, ta chyba nie będę wracać. Ewa od Adama. Adamowa. Adamowa. Więc no, ale fanbaza było... jest ogromna Lucyfera, tak, prawda? Bóg też się pojawia. Nie no, i dlatego zrobili szósty sezon, bo fani tak, naciskali, żeby... Bardzo. Żeby zrobić. Ale teraz mam wrażenie, że w sensie już powiedzieli, że to jest ostatni sezon i rzeczywiście zakończyli tak, że no odkręcanie tego już by było kompletnym uśmierceniem tego serialu, no bo kończy się tak, definitywnie. Że... Definitywnie. No nie definitywnie, bo na siłę dałoby się coś tam dokręcić. Wiesz, na siłę to wiemy, że wszystko się da zrobić. Tak, ale będzie to, w ogóle Luther, ale to teraz, było niesmaczne. Film na zakończenie serialu Luther i też właśnie znowu kończenie serialu filmem. Idris Elba od lat walczył o to, żeby ten film powstał. Ale powiem wam, że ten serial to już się kończy z trzeci raz też właśnie, jakby już naprawdę. A ostatni sezon już był zupełnie zbędny. Tak, ostatni sezon Lutera był absolutnie zbędny jest i dwa piętra niżej niestety zniszczył wszystko, co wcześniej było fajne. Zgadzam się całkowicie. A ja bardzo byłem jeszcze, przepraszam, byłem jeszcze w kinie na filmie, który bardzo dużo osób wychwala. Jest to film Teściowie. Ja wybieram się dziś. Film. Tak, jestem bardzo ciekawy twojego wrażenia, bo... Możesz sobie odpowiedzieć, jakie ono będzie. Kto tam gra? Dorociński, pan. Pan to dobrze. Tak, w sensie on ma... On tam ma genialną rolę. To znaczy po obejrzeniu tego filmu mam taki postulat, że następnego Bonda powinien zagrać Marcin Dorociński. Piotr, w ogóle pierwszy... ja chętnie zjem twoje jedzenie. Naprawdę, poczułam teraz więź. Poczułem się niepotrzebny w tym podcaście na sekundę. Ale już mi przeszło. Gdyby nie fakt, że Bartek jest moim szefem, to normalnie jego porcja przypadłaby tobie, ale ponieważ jest... Ale są pewne priorytety w tym ale wszystkim. Są pewne no priorytety. Wiem, proszę no wiem. Mi jak zwykle zakończyło się... Upadkiem się tego stało? Podcastu. Moim upadkiem w tym podcaście. Upadkiem? Podcast poszedł do góry, ja poszedłem na dół. Poza tym ostatnio podpowiedziałam Bartkowi bardzo fajny mój typ do Bonda, na który kiwał głową z zaangażowaniem. Pamiętasz jeszcze? Nie. Co proponowałeś Bartka? Nie, no i tak mnie słucha. Nie, bo właśnie mówiłam, że męczą mnie te wszystkie typy od Hiddlestona przez Hardiego i że uważam, że Charlie Hunnam byłby super Bondem. Tak. No. Zgadzam się. No, drugi raz się już ze mną zgadzam w tej sprawie. Dziękuję. Tak, ale tak, pierwszy tak. raz w tym odcinku. Pierwszy raz. Przepraszam, Piotr, tak. to jest ty. I film, zwróć na to uwagę, Jaśmina, jak będziesz oglądała. Mm-hmm. Pierwsza scena, która trwa, nie wiem, z 10-15 minut. Mastershot? Jest mastershotem. To jest teraz takie modne. Tak, ale jak oni tam bardzo dobrze zagrali we dwójkę, mm-hmm. bo tak naprawdę jest dwójka głównych aktorów, pan Dorociński i pani Ostaszewska, którzy cały czas są w tej jednej scenie, która trwa właśnie 11 minut. I w pewnym momencie ja patrzyłem, w którym momencie mogą zastosować sztuczkę typu, nie wiem, zmiana kamery i tam zrobić cięcie. Znalazłem dwa potencjalnie takie momenty, ale wydaje mi się, że jednak
zrobili tego. To jest komedia? To jest komedia. Tak. Romantyczna? Nie. Akcja zaczyna się od tego, to nie jest spoiler, to jest zawiązanie akcji, że państwo młodzi na ślubie nie doszło do ślubu. Że pan młody uciekł sprzed ołtarza. Że pan młody uciekł sprzed ołtarza. Tylko Grad Rociński? Nie, nie. On już krawał się nie teścia? Ich tam, o matko, rzeczywiście. Kiedy to się stało? Parę młodej w tym filmie w ogóle on nie ma. Ojca panny młodej, tak? Pana młodego. Pana młodego. Tego nie wiem, ale... A, ty pana, nie wiesz, bo jeszcze nie byłaś. Pana młodego. Przepraszam. I akcja dzieje się już. A wiecie, że był kiedyś taki film Ojciec panny młodej? Tak. Bardzo sławna amerykańska komedia, niezwykle sławna. Był? I akcja dzieje się na weselu, gdzie trafia właśnie Dorociński jako organizator tego wesela razem z panią Staszewską, którzy zastanawiają się, co dalej, no bo zaprosili tych wszystkich ludzi, no bo jednak wydane pieniądze, no bo tutaj może jednak zrobić tę imprezę, zastanawiają się nad tymi młodymi, no i pojawia się odbicie lustrzane, to znaczy rodzice panny młodej też na tym weselu. No i akcja dzieje się... na tym weselu. Tak, od połowy generalnie jest farsą, czyli od połowy mi się to mniej zaczęło takie podobać. Takie troszkę dzikie historie, tak? To takie trochę dzikie historie połączone z weselem. Mhm. Ale weselem nikogo nie zabija. Smarzowskiego czy Wyspiańskiego? Pierwszą połową wesela Smarzowskiego. Wyspiańskiego. Z pierwszą połową Wyspiańskiego. Z pierwszą połową wesela Zanim się pojawi chochoł. Cudownie. Ale pierwszego wesela Smarzowskiego. Pierwszego. Bo teraz trzeba będzie rozróżniać. Będzie drugie wesele. Tak. Tak, będzie drugie wesele. Poprawiny. Poprawiny. Wesele dwa poprawiny. Tak się powinno nazywać. Tak. Jest to naprawdę bardzo spoko film. Nie w kategorii jak na polski film. Nie, jest naprawdę bardzo spoko. Dorociński tam jest naprawdę o kilka klas wyżej niż zazwyczaj to, co gra. Naprawdę ma... Jakiś interes do ciebie, Jaśmina, Piotrek. Nie. Tak chwali Dorocińskiego. Nie, nie. Nie, to nie musi być interesowne. Chwalenie Marcina Dorocińskiego nie musi być interesowne, naprawdę. Zobacz. Nie we wszystkich filmach go lubię, na przykład w tym, w czym on grał, w Pitbullu, czy w... No jak to w Pitbullu? Jak możesz z Weroniką Rosati? No błagam cię. Jak przecież to było fantastyczne. Nie. Kupowanie toreb nie w sklepie. Lęk Wysokości, Miłość, Rzecz to w ogóle była beznadziejna. To nie była wina Dorocińskiego. A Ogród Luizy widziałeś? Nie. Widziałeś Ogród Luizy? Widziałeś Ogród Luizy? Nie widziałeś Ogród Luizy? A widzieliście Teściowie? Ja też nie widziałem. No właśnie, ale wy nie widzieliście. Sobie, bo to jest bardzo ładny. Ale tak, pan Dorociński tam jest, pokazuje naprawdę świetny kunszt aktorski. Ma w sobie ten luz, który doceniamy i ostatnio docenialiśmy tego głównego złego w Shang-Chi, bo miał właśnie taki ładnie nazwany swag, to znaczy nawet z ręką... Tak, nawet z ręką w kieszeni przewyższał o głowę tam wszystkich. Tony Leung. Tak. Tak się nazywa aktor, który grał ojca, tak, tak. Głównego o nim, bohatera. O nim też rozmawialiśmy. Tak. I naprawdę muszę przyznać, że moment, w którym pan Dorociński zwraca się do obsługi wielokrotnie w tym filmie, na co zwróć też uwagę, Jaśmina, jest... Poczekaj, to notuję sobie, wiesz, co ja, na co mam patrzeć, jak będę oglądała ten film. Tak, tak. Czekaj, czy to już było? Tak, on już mówi... Dobra. Mhm. On już mówił tak. On już mówi już do obsługi? Nie, proszę cofnąć. Tak będzie to wyglądało. Nie, kilka razy to robię, więc nie trzeba cofać. No. Nie, ale jest naprawdę świetne. Ja jestem zachwycony rolą pana Dorocińskiego. A wiecie, że Zbyszek Zamachowski w swojej książce biograficznej, o której opowiesz jeszcze w przyszłym tygodniu, opowiada o premierze filmu, w którego kręceniu brał udział, którego film powstał tylko w jednej kopii na DVD. Była premiera w Warszawie tego filmu i w połowie DVD się zawiesiło i reżyser filmu i producent filmu wyszedł na scenę i opowiadał drugą połowę ludziom. Ale to jest moja mama, okay, tak, słuchajcie, ale to... Fajne, tak, jestem przekonany, że jakby ci w Endgame'ie w połowie pierwszego oglądania przerwali, powiedzieli, Piotrek, nie martw się, wszystko ci opowiem, co będzie dalej. Bracia Russo wychodzą na scenę tak. I on teraz podnosi młot. Ale to słuchajcie, moja matka miała taką historię, że jak chciała pójść na Faraona, jak była jeszcze w szkole i dyrektor jej szkoły uznał, że to nieprzyzwoite dla dzieci. I no nie tak, powinni. O, tak, i mama powiedziała, że w takim razie ona zbierze wszystkich na korytarzu i im opowie, co tam się dzieje i musieli pójść. Faraonie jest parę... No jest, dla oczywiście. Dla uczniów górnych klas podstawówki, to tam jest parę mocnych scen. Zgadzam tak się jest życie. Cztery panie na łóżku rozmawiają. A propos filmów i dokumentów, obejrzałem jeszcze jeden... serial dokumentalny na Netflixie. Drugi sezon serialu, który się nazywa Movies That Made Us. Tak. Widziałeś to? Od Parku Jurajskiego się zaczyna? A czy tam jest Park Jurajski? Nie zaczyna się od Parku Jurajskiego, to w moim sercu się tak zaczyna. W pierwszej serii było Dirty Dancing.
Tak, w pierwszej sezonie. Bardzo ciekawa opowieść swoją drogą. Natomiast w drugim sezonie... Kwestie budżetowe tam były fenomenalne. Jak ktoś lubi? W drugim sezonie najciekawszy... Nie lubisz Dirty Dancing? Ja nie mówię w ogóle. Jest dużo bardzo ciekawych opowieści o kilku dobrych filmach. Na przykład jest odcinek o Pretty Woman, bardzo ciekawy. Ale najciekawszy odcinek jest o Powrocie do przyszłości. Mhm. Ja nie miałem, słuchajcie, nie miałem pojęcia, że w Powrocie do przyszłości Michael Fox nie był brany pod uwagę jako główny bohater, aktor grający głównego bohatera. Kojarzycie takiego aktora, który dzisiaj jest dość zapomniany już, nazywa się Eric Stoltz. Ja go już nazwisko, ale twarzy nie przywołam. No właśnie, ponieważ chłopak... Ja przywołam. Został wybrany jako pierwszy aktor, który miał grać głównego bohatera Powrotu do przyszłości. I co więcej, 2 tygodnie zdjęcia już mieli i on dalej grał głównego bohatera. I po 2 tygodniach Robert Zemeckis, czyli reżyser Powrotu do przyszłości, Eric Stoltz, uznał po 2 tygodniach reżyser, że problem polega na tym, że Stoltz gra poważnie tą rolę. Poważnie, jakby to był dramat. Okay, no tak. I że to kompletnie nie pasuje. Że brakowało mu tego sławetnego luzu. Tego, który miał Michael Fox, oczywiście miał ten taki... Trochę podobny do Michaela Foxa. Wiesz, no tak... Tak. Coś słuchaj, ma. Tak, znaczy coś tam... ma. Taki poważniejszy właśnie. I po 2 tygodniach, słuchajcie, wzięli i go wywalili z pracy. I wzięli Michaela Foxa. Stop. Szkoda, że państwo tego nie widzicie. No dobrze, okej. Państwo patrzą tylko na ciebie, jestem pewna. Właśnie to usłyszałem sobie, więc dlatego się przestałem przejmować tym, co tutaj się dzieje. I po 2 tygodniach Eric Stoltz stracił pracę i wzięli Michaela Foxa i musieli od nowa z nim kręcić wszystkie sceny, ale nie byli w stanie nakręcić wszystkich scen, ponieważ budżet jest budżet i dwa tygodnie scen już było. I w scenach od tyłu został tamten? Słuchaj, są takie sceny, gdzie na przykład scena kolacji, przy której wykorzystali zbliżenia na inne osoby przy kolacji w czasie, jak tam siedział Stoltz, natomiast jego dokręcili samego w scenach zbliżeń na Stoltza już jest Michael Fox. Jest jedna scena, Szanuję. W której prawdopodobnie nie są do końca pewni sami producenci, ale prawdopodobnie w tej scenie gra Stoltz, a nie Michael Fox, ale już nie wycięli tej sceny, bo i tak niedokładnie widać, więc... Ale powiem wam, że to jest takie filmowe less waste. To jest tak, absolutnie. To są cudowne historie. Ale super i jest bardzo w ogóle ten dokument cały, naprawdę, bo tam te rozmowy opowieść bardzo o Pretty Woman, jest to fajne. Słuchajcie, no? Wiecie, że Pretty Woman się nazywała 3000? Taki był pierwszy tytuł. Tak? Tak, 3000. Od Tonego Starka? I była... Love it, 3000. Nie. Też o tym pomyślałam. Nie, to jest od 3000 dolarów. Od 3000, nie, powód jest bardziej prozaiczny. To jest 3000 dolarów, które bogaty pan zaproponował pani za spędzenie weekendu z nim. Także sorry. Ale to od tego pochodził tytuł. I był ponurą historią, która się bardzo źle kończyła. A na koniec wyszło z tego Pretty Woman. Niesamowite dosyć. Muszę powiedzieć, że naprawdę losy tych filmów są przeciekawe. To prawda. I Richard Gere nie zgodził się zagrać głównej roli, ponieważ naprzeciwko niego miała grać nikomu nieznana Julia Roberts. I on powiedział, że nie, no skąd? Kto to jest? Nie znam. Znajdźcie mi kogoś znanego. Więc oni doprowadzili do tego, że on się z nią spotkał. Mm-hmm. I jak się z nią spotkał, to oczywiście się zakochał. Wszystko poszło tak, jak poszło. A widzieliście ten face-up, gdzie ktoś wstawił do scen z Pretty Woman z twarzą Julie Roberts, twarz Willema Dafoe. Naprawdę, tego się nie da zobaczyć. Przepraszam za internet. Na urodziny Bartka ja wstawiłem twarz Bartka w dokładnie, tak, dokładnie tak to było zrobione. Dokładnie tak. To nie weszło do tego filmiku, który ci wysłałem. Przepraszam. Bardzo państwa przepraszam, jak zwykle, za poziom dużo podcastu. Dużo przeprosin tutaj. Tak, dużo się przepraszamy, to prawda. Czy chcielibyście coś dodać jeszcze, czy kończymy? Nie, no jeszcze nie. Teraz to mnie tak zaskoczyłeś. Teraz to jest bardzo nagły zwrot. Ja chciałam powiedzieć, a propos MasterShota mi się przypomniało, że ostatnio obejrzałam, jako że miałam urlop i miałam czas na lżejsze rzeczy też, to obejrzałam wreszcie Nawiedzony dom na wzgórzu. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial sprzed 3 lat na Netflixie. On miał już drugą część. Tytuł? The Haunting of the Hill House. Tak. I bo oglądaliśmy jeszcze było wcześniej Bly dwójkę. Dokładnie. Tak. Bly i nam się całkiem podobało. I co prawda ta I pierwsza ten, część jest ten mega... The Hill House to jest pierwszy sezon, czy drugi pierwszy sezon? A teraz będzie trzeci.
o też nawiedzonej miejscowości całej, który ci się nie podobał. Ten pierwszy, to znaczy drugi nie podobał. Drugiego już w ogóle prawie nie... A mnie drugi tak dobrze powiedział. Wszedł, a niestety właśnie ten pierwszy do pokończenia się dziwnie. No, ale w tym pierwszym taki przereklamowany, był reklamować to jakiś w ogóle o matkę, jaki to będzie straszne. No, ale to oba te sezony, tak mam wrażenie, że nie były aż takie super straszne. Natomiast bardzo fajnie się, mam wrażenie, ten pierwszy rozwijał jako taka drama połączona z jakimiś tam zjawiskami nadprzyrodzonymi. I właśnie tam w jednym z odcinków jest świetny mastershot chyba, no naprawdę na nią jest 15 tak. minut podobnie, gdzie zbiera się rodzina. I wiele osób w ogóle analizuje na YouTubach, jak tak, został nakręcony. Tak, i jest naprawdę super zrobiony i bardzo ale fajnie ci ludzie tam grają shot, zresztą. Czy jest przecięty jest jednak? Jeden shot. I tak. Naprawdę przyzwoicie tak teatralnie wręcz to wygląda, bo to jest taka mała przestrzeń, tam gdzie siostra leży w trumnie i rodzeństwo dookoła rozmawia i jakby naprawdę to jest bardzo przyzwoicie i zagrane i sfilmowane. Na koniec serial zmienia się już w taką dramę, że no nie jest już spoko, ale to pewnie wszyscy wiedzą od 3 lat, ja dowiedziałam się teraz. Ale w każdym razie, jakby ktoś jeszcze nie widział, to moim zdaniem fajnie. A wiecie, jaki jest rekord w historii kina jednego mastershota? Ty chyba kiedyś opowiadałeś. No. 1,5 godziny? Jednym tak, ujęciem. Ten prawdziwym, ten nie przecinam, tylko prawdziwym. Film Bal... Arka się nazywa, ale to jest opowiadał tak. Balu. Rosyjski, czy nie, już nie radziecki, rosyjski film, który opowiada o balu w Petersburgu, w pałacu i jest naprawdę nakręcony jednym shotem 1,5 godziny. No to jest, muszę powiedzieć... No to jest już wyzwanie, tak. Dobrze, a teraz w skali 1-10. Jak bardzo jesteś podekscytowany, że będzie prequel Yellowstone? Jestem niezwykle podekscytowany, gdyż jest to fantastyczny serial. Yellowstone z Kevinem Costnerem. Tak, słyszałam o tym. Kevin Costner. I będzie prequel. Zamiast konia ma helikopter. A z kim będzie wcześniejsza część? Billy Bob Thornton. A to fajnie. To ja też się cieszyłam. Nie widziałam Yellowstone, ale Billy Bob Thornton. Prequel Billy się będzie nazywał Yellowstone 1882. A tamtemu pierwszemu dodadzą też rok? Nie, ponieważ Yellowstone 1882 opowiada o tym, jak powstało rancho, na którym dzisiaj mieszka Kevin Costner. I to jest temat na cały sezon? O, to już będzie western po prostu, nie błagam się. Yellowstone jest najbardziej oglądanym w tej chwili serialem w Stanach Zjednoczonych na kablówkach. Nie ma serialu bardziej oglądanego w tej chwili. Jest naprawdę fenomenalny. A ja jestem podekscytowana, bo wczoraj... Jaki jest dzięki, to jest emisja tego odcinka. W tym tygodniu na HBO trafił pierwszy odcinek scen z życia małżeńskiego na podstawie Bergmana. Tak, i ma bardzo fajne recenzje. Ten Paul pierwszy Dameron odcinek. Z Gwiezdnych jest Wojen gra w głównej. Tak, Oscar Isaacs i Jessica Chastain. I podobno jest bardzo porządny. Że też widziałam już sporo zachwytów po tym pierwszym odcinku. To jest miniserial? To jest miniserial, tak samo jak ten oryginał Bergmana, nie? Tylko po prostu jest to jak remake we współczesnych realiach. Nawet, i rzeczywiście nawet po zwiastunie nie widać, że oni grają fantastycznie, mają super chemię, natomiast... No niektóre mega... sceny są kopią 1:1. Dokładnie, natomiast no też trzeba przyznać, że trzeba mieć, brzydko mówiąc, sporo odwagi, żeby się porywać na Bergmana, nie? To tak... Ale podobno dobrze wyszło. Więc ja tak myślę, że dzisiaj wieczorem... Nie, bo idę na teściu. Ale myślę, że jutro sobie Bergman obejrzę. Bergman czy teściowie? Teściowie. No bo Bergman czy Dorociński, Dorociński to jest ten wybór. I te sceny to jest raz w tygodniu odcinek wrzucają? Chyba tak będzie, bo na razie jeden trafił, więc myślę, że tak to będzie wyglądało. No. A ja sobie na komóreczce skończę Into the Night. Into the Night, a ja zaczęłam wczoraj Otwórz Oczy Netflixa oglądać na przykład. I to ma, nie wiem, czy kojarzycie, miało sporą też widziałem kampanię. Widziałem reklamy na mieście, są wielkie. Dokładnie, o tym też mi się to skojarzyło, że to była pierwsza rzecz, jaką zobaczyłam po powrocie z urlopu na lotnisku. A właśnie na lotnisku, dokładnie. Tak. Na lotnisku są wielkie reklamy. Wielkie tak, reklamy. I to jest niby taki polski serial Netflixa, trochę science fiction, a trochę thriller. To jest polski thriller. Serial? To jest polski serial. I gdzie jakby punkt wyjścia jest taki, że bohaterka budzi się w tajemniczym ośrodku, gdzie jest leczona amnezja u nastolatków. Tak, widziałem reklamę tego. Tak. I ten ośrodek od początku widać, że coś jest z nim nie tak. W sensie pani doktor źle patrzy Lot nad kukułczym gniazdem się nazywa. Oraz Nowi Mutanci. I był jeszcze taki... Ten sam poziom. I był jeszcze taki brytyjski serial The Prisoner. W późnych latach 60. dokładnie o tym opowiadam. Jestem Bartku, twoimi możliwościami intertekstualnymi, ale nie, to nie to. Chciałem przesprawdzić to słowo. Inter co? Ale w każdym razie jest, no jakby obejrzałam te dwa odcinki, jakby już tak powoli tam, to jest ma seria 6. Dla małolatów? Czy nie, to jest, nie, myślę, że nie. Znaczy, widziałam 2 na 6 odcinków. Open więc... your eyes, tak mi podpowiada ale Netflix. Mam ci polski serial po angielsku nazywać? Yes. Yes, please. Jak jest 07, zgłoś się po angielsku.
Calling 07. Calling 07. Tak, bo a wiesz skąd to wiemy? Bo Bartek ma wydanie zamówione ze Stanów. No tak, no tak. Na Blu-rayu. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć a propos tego serialu, bo jakby jest dość intrygujący. Accident. An amnesiac teen tries to rebuild her life at the memory discovery center. But become suspicious of her unconventional treatment. Jest segment dla zagranicznych widzów tego podcastu, których jak ja mówię... Poszerzamy horyzonty. Poszerzamy horyzonty. Ale patrzę na... Jak dam jeszcze po angielsku. Ale słuchajcie, fajne jest to... Patrzę na trailer, nie znam aktorów. Tak. Otóż to. I to jest właśnie fajne, ponieważ poza Marcinem Czernikiem, który w Netflixie już pojawiał się i w artystach i tak dalej, chociaż to odziedziczony serial, ale nie, choćby w Wiedźminie, i poza Martą Nieratkiewicz, która też tam w tym nieszczęsnym ultrawiolecie chyba się przewinęła, to cała reszta to są nieznane twarze i to są młodzi aktorzy. Bardzo młodzi ludzie. Tak. Bardzo młodzi ludzie. Do tego stopnia młodzi, że ja już dawno nie widziałam, żeby na przykład grała osoba, która ma jeszcze trądzik na twarzy młodzieńczy. I to jest naprawdę miłe do zobaczenia. Oni nie wszyscy grają super, nie mówię tego. Nie wszystkie też kwestie są dobrze napisane, bo niektóre tak... A ta dziewczyna główna, granicy, która tutaj jest tym czarnym ma różne momenty, powiedziałabym, że... Ale ogólnie jest to, jakby nie jest jakaś tam nie do zniesienia. Jeden tam chłopak jest fantastyczny. Natomiast mam trochę takie wrażenie, jak się miało przy pierwszym sezonie Belfra, że jest tak miło zobaczyć nieograne twarze na ekranie. Wiecie, tak jak się włączało, nie wiem, Sex Education czy cokolwiek, że po prostu okej, gdzieś tam dorosły gra ktoś znany, ale poza tym jest taki jednak... Nawiew młodych ludzi, nowa fala. I naprawdę jest to przyjemne, bo mam wrażenie, że już tak powtarzają się cały czas te i nazwiska, i właśnie kadry. A tutaj jest coś nowego. Plus jakby, no, atmosfera ma fajną. Zobaczymy, co będzie dalej, bo chyba sobie obejrzę dalej. Tak myślę po tych dwóch odcinkach. Jeżeli potem się okaże, że jest fatalnie... To dasz znać. To przepraszam. Kolejnie w tym odcinku. No ja tak miałem z postmortem i już nie postmortem. Postmortem. Ja obejrzałem. Do końca. Norweski. No, produkcja norweska. Ja ci obiecywałem, że tam nie ma żadnych rzeczy nadprzyrodzonych, bo nie byłem. A ty nie lubisz tak rzeczy nadprzyrodzonych? Nie, lubię, tylko chcę wiedzieć. Ja lubię wiedzieć, czy to jest, będzie serial, w którym będzie coś nadprzyrodzonego, czy nie. Chcesz wiedzieć, czy King, czy Coben. Dokładnie tak. Dokładnie. Ja wchodzę we wszystko, tylko muszę wiedzieć z góry. Słuchaj, obejrzałem do końca, bardzo mi się podobał. Tak? Ale wiesz, to jest przedziwny serial, zawiązanie akcji jest... Zawiązanie akcji jest super. Jest super, dwójka policjantów znajduje w polu martwą dziewczynę, zabierają ją na sekcję zwłok i ona się budzi na sekcji zwłok. Z wbitym nożem. Ojej. Biją jej nóż, żeby ją otworzyć, jak to na sekcji zwłok, i ona w tym momencie się budzi. I tak jest zawiązanie akcji, potem już jest tylko bardziej ciekawie. Natomiast... Tak po kilkunastu minutach pierwszego odcinka byłem tak, że chcę to zobaczyć, bo wydawało się super. Aha. Ale potem Bartku... Nie, to jest urocze. Jest w tle, jest właściciel... I umarła. Słuchaj, bo cały tytuł tego serialu jest postmortem. Nikt nie umiera w Skanken. Skanken to jest nazwa tej miejscowości, w której to się dzieje. I bohaterem głównym obok tej dziewczyny jest właściciel, jej brat, który jest właścicielem lokalnego zakładu pogrzebowego, który bankrutuje, ponieważ Skanken nikt nie umiera. I jest to naprawdę urocze, jest to momentami bardzo śmieszne. To jest taki skandynawski. Wiesz, w Skandynawii jak ktoś ginie, a potem się budzi, to jest dosyć śmieszne. Tak. Był taki serial... To są salwy śmiechu. Opowiadaliśmy, już nie będę, jak się nazywa ten serial, też skandynawski. Nie wiem, czy też nie norweski, albo szwedzki. A to nie ten, co owce zabijali tam jakąś szwedzki, na początku? To, co się działo na takim miasteczku daleko na północy. Pamiętasz, rozmawialiśmy? A, tak. Jak? No to co owca ginie na początku. Welcome to Utmark, dokładnie. Ja tego nie oglądałem, a pamiętam. Dyskusja, że to było o niczym, tylko że super. Tak, to jest o niczym. I ten postmortem też generalnie jest o niczym, ale oglądasz to cudownie, ponieważ ci Skandynawowie mają tak urocze podejście do życia. I tak tacy są inni, tak bym to nazwał, że naprawdę bardzo polecam. Postmortem mi się bardzo podobało. A gdzie to można zobaczyć? Na Netflixie 6 odcinków. Tak, nie, że... Tak, Netflix. Myślałem, że się podobają te krótkie sezony i krótkie odcinki. Tak. Jak pani dziekan włączyłam, zobaczyłam, że 30 minut pani i że ja coś sobie. Tak, nie. Ile to ma? 30 minut odcinek. 30 minut. Dobrze. I 6 odcinków, więc to jest... Tak. Nawet nie... A ciebie to przeraża 30 odcinków po 18 sezonach? Co to jest teraz? NCIS? Co jest teraz? No. NCIS. Najbardziej oglądany serial w amerykańskiej telewizji. Nie byłem ostatnio pewny, ale zobaczyłem teraz przeglądając Naval zapowiedzi. Criminal Investigative Service. A to pierwszy raz, kiedy słyszę rozwinięcie. Warto było przyjść.
Okay. Czyli służba kryminalno-dochodzeniowa marynarki wojennej USA. A to się wszystko dzieje na morzu? Nie, gdyż oni mają... Dziękuję, że pytasz. Oni mają musiałeś, bazę, naprawdę musiałeś. Oni mają bazę w Waszyngtonie. Podkusiło mnie. I zajmują się śledzeniem statków. Przestępstw, które są dokonywane albo w budynkach i bazach należących do marynarki wojennej, albo przeciwko personelowi wojskowemu i cywilnemu marynarki wojennej USA. Otóż jest tam wiele odcinków, że to jest straszne, które... Jest tam wiele odcinków, które się dzieją albo na lotniskowcach, albo na okrętach, podwodnych, albo w bazach lotniczych należących do marynarki wojennej. Ja sobie później to obejrzę. Wysłucham tego fragmentu. Jest to co... Bardzo Państwa proszę o podbudowanie mnie. Bardzo bym chciał, żeby się znalazł ktoś, kto oprócz mnie ogląda ten serial jeszcze. Ale mnóstwo ludzi ogląda. Miliony Amerykanów oglądają. Tak. Naprawdę. Ja myślę, Mark że to jest takie... Hammond, który jest... główną postacią, właśnie gra tego Jethro Gibbsa i jest obecnie producentem. Wiesz, właśnie najgorsze jest to, że wszyscy oglądają to pewnie tak jak moja partnerka, to znaczy czy to jest CSI, NCIS, w którym mieście, to wszystko jest. A to, nie wszystko, jest to samo co CSI, jedno. Ja myślałam, że to jest... Wiesz, raz blondyn, raz blondyn, teraz rudy. W całkowitym szoku. Jaśmina, ignorancją. Dołączyłaś, swoją ignorancją dołączyłaś do nas. Zniżyłaś się do naszego Witamy. Poziomu. Witamy cię na dnie samym. Od lat próbowałam. Oczywiście, że to nie jest to samo. NCIS dzieje się w całej Ameryce, a także poza granicami Ameryki. Na przykład odcinek, który oglądałem wczoraj, dział się w Afganistanie. CSI tymczasem dzieje się wyłącznie w Las Vegas, ponieważ oryginalne CSI... Ale jest jeszcze Miami. Bo jest jeszcze Miami. Bo jest CSI Miami. Jest również CSI Los Angeles, które się dzieje, uwaga, w Los Angeles. Natomiast CSI oryginalne, które nie ma w tytule nazwy miasta, dzieje się w Las Vegas, ponieważ w czasie, kiedy kręcili CSI, nie wiedzieli jeszcze, że będą kręcić spin-offy. To w związku z tym nie nadali nazwy roku. Nazwy miasta. Dziękuję bardzo. A zrobili crossover z NCIS? CSI z... Nie, bo dlatego, że są na nie, bo one są na różnych stacjach. Natomiast wewnątrz uniwersum CSI robili... Są jeszcze strażacy. Robili i były tak. Crossy. Strażacy? Tak. Są, tak. Jakiś amerykański odpowiednik serialu Remiza? Nie, to nie jest amerykański. Jest taki serial i zaliczył właśnie klapę. Przeczytałam dzisiaj takiego newsa. Szokujące. Prawda? No ja jestem w teamie, że jak jest Flash, jak jest Supergirl, no to zróbmy crossover z Flasha z Supergirl. Co się dzieje na CW w Stanach. Myślałem, że na Pornhubie. Nie, Bartek, to tylko ty oglądasz cztery panie. Ja się nie, ale nie było wtedy nic innego, chciałem powiedzieć. Jasne. Kończymy. Bardzo smutny jestem. Nie tak pomyśleć. To prawda. Wszystko już było. Wszystko już było. Przepraszam, bo ja chciałbym tylko powiedzieć, bo ostatnio nie byłem pewny, ale teraz już sprawdziłem w zapowiedziach. Seinfeld też będzie na polskim Netflixie. 1 października. Czekam. Wspaniale. Ciekawe, czy będzie remasterowany, gdyż nie ma remasterowanego Seinfelda ani na DVD, ani na Blu-rayu. Jest stare wydanie DVD, które jest stare. Ale to w ogóle... jest Bartka w domu. Oczywiście, że jest w ogóle w pierwszej serii, chyba, czy nawet w pierwszych półtorej serii, każdy odcinek Seinfelda zaczynał się i kończył fragmentem jego stand-upu. Takiego z prawdziwego życia. Prawda. Bo on tam gra też samego siebie, ale tak zupełnie niezwiązane z treścią odcinka, był na początku wstawki ze stand-upu jego. I? To jest prawda. Nic, to jest ciekawy zabieg, bo tego ciekawe. Się już nie robi. Nie? Pan, który gra George'a Costanzę, czyli tego małego, tak. łysego w Seinfeldzie, dostał tą rolę dzięki roli w Powrocie do przyszłości, w Pretty Woman. Ponieważ w Pretty Woman grał prawnika, przyjaciela Richarda Gira. I miał nie dostać tej roli, dlatego że reżyser uznał, że jest bardzo kiepski. Ale Richard Gere stwierdził, że jest bardzo dobry. A ponieważ był wtedy jedynym gwiazdorem w tym filmie, więc postawił warunek, że ten aktor musi wziąć w tym udział. I był tak dobry, że Larry David i Jerry Seinfeld zaproponowali mu potem rolę w Seinfeldzie. Jego życie się zmieniło. Ale to jest to ciekawe, bo ten z kolei wysoki, nie pamiętam imienia. O matko, nie Kozmo, tylko... No, ten wysoki. Tak. Co wpadał przez drzwi. Wpadał przez drzwi. Wiele lat później miał chyba zarzuty, czy był podejrzany o przestępstwa seksualne i zniknął zupełnie, został wycięty całkowicie ze wszystkich możliwych ról.
I dopiero też w cudzysłowie zrehabilitował go Jerry Seinfeld, zapraszając go do Comedians in Cars Getting Coffee. Gdzie też pogadali między innymi o tym, o tych zarzutach. I opowiedział wszystko, tak? Nie, to miał być jednak program komediowy, ale tam było tak, że miał wielki żal, że popadł w niełaskę w Hollywood. Może zaprosi Kevina Spacey. Który też ma żal. Wraca. No ma ogromny żal na pewno. Już zagrał nawet w czymś. Zagrał w Europie. Wraca. Słuchajcie, tak jak Dustin Hoffman, który jak wiemy zniknął w Ameryce i nie gra w niczym w Stanach, ale gra regularnie, nie jeden raz, tylko regularnie gra w filmach w Europie. Widziałem bardzo, bardzo zły kryminał z Dustinem Hoffmanem, włoski, na podstawie książki autora, którego nazwiska nie pamiętam, ale pamiętam, że wszystkie jego książki się ukazują. Kojarzycie taki kryminał Dziewczyna we mgle? Tak, bardzo tak. On się nazywa ten autor Castilli, coś tam. Nie zapamiętałam, bo mi się nie ale podobało. To jest ten autor, który sam wyreżyserował film i to moim zdaniem, ktoś mu powinien powiedzieć, że dobry pisarz to niekoniecznie dobry reżyser. I wyreżyserował kryminał, w którym Dustin Hoffman gra główną rolę. Jest to coś tak nieprawdopodobnie złego. Jest gdzieś na, moim zdaniem na VOD.pl jest. Więc można sobie obejrzeć, ale nie radzę. Nie, tylko mówię też o tym, że ci aktorzy wypchnięci ze Stanów, w Europie nie są tacy odpychani. To zobaczcie, wszyscy znamy dużo innych, Roman Polański kręci filmy w Europie regularnie. Nikt się nie przejął w Europie tym. Prawda. Dustin Hoffman też i Kevin Spacey gra w pierwszym filmie, ale wiem, że już ma następne... Oni już chyba nakręcili w ogóle, tylko jeszcze go nie ma tego filmu, ale już wiem, że ma następne role w Europie, też będzie grał. No to cóż, no, dobry aktor. Tym smutnym akcentem. No niestety, tak. Niestety, no. Kevin Spacey niewątpliwie jest fantastycznym aktorem. Tajemnice Los Angeles. American Beauty. Chociaż LA Confidential, a jak najbardziej. No tak, ale tam Kim Basinger chyba bardziej. Tak. Dobrze, to był ładny akcent na koniec. Bardzo wam dziękuję. Nie, ładny, no come on. Za udział. Nieładny. Za... No błagam was, no. Że co? No, nie, co to jest za jakaś reklamacja? Nie, to nie jest ładny akcent. To aktorami oni byli dobrymi, ale no, karma ich dopadła i w Stanach... Ale ja mówiłam o Kim Basinger, że ładny akcent na koniec, no a nie tak. O Kevinie Spacey. Oh, keep up. W książce Zbyszka Zamachowskiego, który, jak pamiętacie, zagrał z Russellem Crowe w filmie Dowód Życia, tak? To się nazywa Proof of Life, tak? W Polsce kręconym. I opowiadał o tym oczywiście szczegółowo. Przyznaję szczerze, Zbyszek Zamachowski, że zapytał się Russella Crowe'a o Kim Basinger, ponieważ ten film kręcili tuż po LA Confidential. I Russell Crowe powiedział mu, że nie. Że nie dobra dziewczyna. Że nie fajnie. Znaczy niedobra dziewczyna. Co to, jakiś taki dle? Fajna, nie fajna. Niedobra, tak, że rozmowa dla Machowski Kron. Russell. Kim Basinger. Tak dokładnie to opisuje pan Zamachowski w książce. Dokładnie tylko streściłem, co tam się w tej książce znajduje. Na pewno też wtedy Crowe powiedział Zamachowskiemu, że pracuje nad taką produkcją, ale nie wie, co z tego będzie. Gladiator. Nie, tam jest gorzej. Pytał się go, w czym ostatnio grałeś. Aha, no właśnie. On mówi, nakręciłem ze Scottem, taki historyczny tam, ale to nic z tego nie będzie. Tak mu powiedział rzeczywiście. Mówi, co tam grać? A jakiegoś gladiatora. Coś tam. No i na pociechę Russell Crowe też się nie zna. Także wszyscy jedziemy znaczy, na jednym wózku. Ale to wiemy. Russell Crowe jest bardzo prostym chłopakiem z australijskiej prowincji, który po prostu dobrze potrafi grać na ekranie, dobre miny robić. Russell Crowe powinien czytać książkę telefoniczną do snu, bo ma tak fantastyczny głos. Mówiłem ci. Książkę kucharską, jakby czytał. A jakby mi czytał książkę kucharską o tym, jak się robi pielmień. Z prośba do Russella Crowe'a, jakie żeby nagrał... Jakie jest australijskie narodowe danie? Pielmieni. Pielmieni, mate. Pielmieni, mate, dokładnie, tak? Okej. Okay. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. To był niezwykły podcast, jak każdy nasz poprzedni. I każdy następny, bo nagraliśmy następny tydzień w zeszłym tygodniu. To ile nagraliście na zapas? Bardzo dużo.
Tak. Do końca roku spokój. Do końca roku spokój. W dowolnym momencie boimy się, że nas wyrzucą z pracy, ale podcasty puszczą, bo szkoda zmarnowanego czasu. Poczekaj, aż wypuścimy ten, gdzie recenzujemy Spider-Man No Way Home, no który jeszcze się nie okazał. Żeby tylko nie zastąpili któregoś z was jakimś nowym aktorem i zostawili części ujęć. No szkoda taśmy. Dobry pomysł. Głos Tytusa Hołdysa, a w obrazku Bartek. Głos Russella Crowe'a, a w obrazku ja. Opielmień. Dobrze, pasowało, kończmy to już. Kończmy, bo tak, już, schodzimy pod stół, już naprawdę. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.